my vlog. Today we will focus on the unboxing game called Mass Effect 3 Collector's Edition. And this speech was especially for user called DestinyBull19. And I will now speak in Polish. Dobra, tak, to było pytanie dla Claudii. Pozdrawiam Cię, Claudio. Jakoś się przemęczę, mam nadzieję, że już nigdy nie będziesz tego, chciała. No, oczywiście żartuję, nie, no jak będziesz tam... Ewentualnie mogę się przecierpcieć. Tak jak już mówiłem, będę unboxingował, tak, nareszcie, Mass Effect 3 na 3. Edycja kolekcjonerska, więc ten psycholski uśmiech w oczach moich, tak, on się tylko zawsze pojawia, jak są takie super gry. Tak, szczypiorek właśnie kręci i ma także jakiego misia. Zajączka, dobra. Tak, dobra, no to za chwilę się widzimy po cięciu. A nie widać? Dobra. No to tak, no to bierzemy się za odpakowywanie. Najpierw wam pokażę tak, z tyłu. No to jest po angielsku, no ale to jednak to jest po polsku. Cała gra, widać tutaj, tu, tu. Ojeju, no to szczypiorek, możesz coś mówić, nie udawaj normalnej. No bo tak, tak to albo spodnie, albo grę. O. Tak. No, tutaj także jest jeszcze magazyn, który był wraz. Zamawiałem to z Gram.pl, tu macie tą fakturkę, chcecie zobaczyć, nic interesującego. Dobra, przechodzimy do samego otwierania, jestem ciekaw, co tam jest. Dobra, ja nie jestem za dobry w otwieraniu opakowań, więc ja się, więc korzystam z długopisu. To nie czupa czupsy, że nie można otworzyć. No i tam cicho. Widać spodnie, niestety. No. No nic nie, bo bierzesz do siebie grę. No, szczypiorek, mówiłem ci. Bierzesz do siebie grę i trudno. Nie patrz. Dobra. To teraz widać, czy nie widać, jest jakiś paproszek w środku, co on robi. Czekajcie, podwinę sobie rękawę może. Dobra. Tak, folia. Bye bye. Jest. Nie, tutaj nie wiem, tutaj czy coś w ogóle tutaj ciekawego będzie. No oprócz tego tutaj, tam jest ładnie czarno. Tak, i się zaczyna. Tak, metalowe jest pudełko. Tutaj jest być może ręka Shepard'a, nie wiem. To jest pewnie sama gra, ale dobra, po kolei. Najpierw to otworzymy. To też jest mi potrzebny długopis. Też jest mi potrzebny... Dobra, tu jest ładnie. Wiem wam, że ja mam zawsze straszne problemy z foliami, niestety. Tak, tu mamy żeńską Shepard. No moja tak nie wygląda. To jest przodem może do męska. To jest żeńska wersja, to jest męska wersja. Ja będę babką grał. Zaimportowaną, oczywiście z dwójki i też nią, w jedynce nią grałem, więc ten... Ile nam jeszcze w ogóle czasu zostało? 5. Dobra, tu mówię, przodem metalowe. Do nas. Oj, cicho. Tak, tak. Nie, tutaj jest napisane w ogóle... Aha, jakieś tam commercial i tak dalej, nie? Kurde, jak to otworzyć. Delikatnie. O, tak, tutaj jest sama gra. I wszystkie fajne... Kurde. Wkurzające jest to, że no niestety chyba nie ma jako takich książeczek, ponieważ EA zrezygnowało z drukowania książeczek. A szkoda, no... A, właśnie, 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 właśnie. Tak. Tutaj są wszystkie te. Tu wam kodu nie mogę pokazać. Czekaj. No bo to jest moje i to jest tylko dla jednej osoby, ale nie chcę tego stracić. Dobra, ja to jeszcze potem tak czy tak przestudiuję, czy nigdzie nie widać, bo... Mówię, to jest niestety bardzo ważne. Tutaj jest, nie wiem, no tutaj jest gwarancja o pomocy, nie wiem o co to jest. Nie, to właściwie nic ciekawego nie ma, to jest naprawdę karteczka tam zwykła. Dobra, tutaj widzicie, mamy płytki, ja bardzo ostrożnie z takimi rzeczami się obchodzę. Dobra, tutaj koniec. Tutaj mamy, nie wiem co tutaj mamy. Uuu, jest, tak, o tak właśnie, litografię, czyli to na co też czekałem. Mamy tutaj Normandię, nasz statek. To coś a la pocztóweczka, uważaj szczypiorek na to. Tutaj mamy Mass Effect coś, inwazja, nie wiem, to jest po angielsku z tego co widzę. Czekajcie, no tak pokażę, sam jeszcze nie wiem. To sobie sam potem wszystko przejrzę ładnie. Gra teraz zamykam oczy i lecę kartkami. Ile jeszcze czasu zostało? 4. No bo to myślę, że zdążę. Dobra, nie będę... No bo to jeszcze tylko jest, tylko... Tak sobie zatrzymajcie, ewentualnie chcecie zobaczyć. No pachnie takim... Supermanem stąd. No bo to jest pewnie w Ameryce drukowane, to też powietrze z Ameryki, to dla mnie, dobra. Tutaj mamy te, ale... Twarda. Tutaj mamy wszystkie te. Szkice pewnie koncepcyjne i tak dalej, sobie też to wszystko później ładnie obejrzę. Tak, postaci, kajdan i tak dalej. Ja sobie to wszystko ładnie tam obejrzę. Wiecie co, niestety mam za mało miejsca na karcie, żeby wszystko tak pokaż dokładnie. Komiks.
Komiks. Aha, właśnie, o komiksie zapomniałem. Czekajcie, bo muszę to wszystko ogarnąć, tu położyć ładnie. Dobra, no ja się w ogóle nagrało, zanim jeszcze... Trudno lecieć. Dobra, sam komiks teraz, tak? Bo to ja muszę tutaj przedziurawić, bo to jest... To jest otwarte u góry. No gdzie? No to tu. Nie, to jest właśnie zategowane. Aha, tu jest jakaś ta. To jest, jak widzicie, zwykła koszulka, no ale ona już nigdy w życiu... Dobra, brakuje. Dobra. Sam komiks, coś jakieś mamy problemy z aparatem. No to jest jakiś, jak widzicie, komiks Mass Effect, odkupienie. Nie wiem, jakiś rocznik 2010, dobra, 2 lata. Ale fajne, ja sobie to... O, co to się jest? A, to jest ta litografia, właśnie. To się zastanawiałem, gdzie ona jest. Tu, bo to jest z Gram.pl było zamawiane. Pozdrawiam Gram.pl, chociaż mnie nie oglądają. Patryk Olejniczak jest autorem tego. No całkiem ładne. Sobie tutaj położę. To jest tam komiks, no to... O, Jara. Po jakiemu? Po polsku chyba. Po polsku? Tak, po polsku. Dobra. Dobra, no to jest tam komiks. Uuu, też pachnie Supermanem pewnie. Sam nic tutaj dla was takiego... Nie wiem, no musieć... Pachnie, pachnie. Dobra, no to sam komiks, to tam za długo, żeby pokazywać, no ale dobra. Nie wiem, to chyba wszystko, tak? Litografia, opakowanie... tu jeszcze coś jest w środku. Uuu, właśnie naszywka sobie na kostkę na szyję, bo już mam jedną Mansona i jedną... A, to jest na rzepę. No to jakoś coś tam się znajdzie, dobra. N7, tak, jak ktoś grał kiedykolwiek, to wie, o co tu chodzi. No nasza albo męska Shepard, albo żeńska ma też N7, dobra. To tak, to jest... Tu już jest puste w środku. Ja wam wszystko po kolei pokażę, jeszcze raz w jednym, tak powiem, miejscu. Te tam wszystkie książeczki, tu, kodów wam tutaj nie pokazuję, więc tych karteczek wam nie pokazuję. No i to wszystko. No, chyba najważniejsze rzeczy zapomniałeś. Jakiej? Aha, tak, wszystkiego najlepszego dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, który jest dzisiaj 8, ja to zaraz wrzucę, jak będę instalował to cudne cudo. Moja żeńska Shepard też dzisiaj ma święto, więc... Tak, wszystko się ładnie składa. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobał vlog. Zachęcam do komentowania, cesarzowania, subskrybowania i zapraszam na kanały, które polecam na swoim kanale, tak? Bo to za długo wymienia, po prostu by mi nie starczyło miejsca na karcie. Ile jeszcze czasu zostało? 50 sekund. Dobra. No to nie wiem. Może twój ryj weźmiemy. Nie, już był. Wystarczy. Moje strasznoty. Dobra, no to mam nadzieję, że wam się podobało i następny vlog będzie długo jeszcze. Dobra. Na Wielkanoc. No być może. Dobra, nieważne. Nam przerwało, bo coś tam się źle nagrało i być może to jest taki perfum za 5 zł, ja wiem. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak już tam mówiłem, pewnie zachęcałem do komentowania. Jeżeli nie, no to wiadomo, nie będę tej samej śpiewki mówił po raz enty. Dobra. No to dzięki za uwagę, no i dzięki za oglądanie i cześć!